Cześć. Jak pewnie zauważyliście, odświeżyłem trochę szatę graficzną. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Wciąż jest prosta, ale chyba odrobinę przyjemniejsza dla oka. Oczywiście może Was to interesować tylko, jeśli oglądacie to na YouTubie. Jeśli słuchacie na speakerze czy Spotify, to nic się nie zmieniło. YouTubeowa miniaturka w clickbaitowym stylu nie zmienia treści, które tu się będą pojawiać, więc nie zniechęcajcie się, takie są niestety trendy, a ja się YouTuba dopiero uczę. Zaczynamy. Horn. Przylądek nieprzejednany, żeglarski Everest. Opłynięcie go jest chyba najpopularniejszym marzeniem żeglarzy z całego świata. Silne sztormowe wiatry i monstrualne fale sprawiają, że to zadanie niezwykle trudne. Południowy kraniec Ameryki Południowej pochłonął już nie jeden statek czy jacht i pewnie jeszcze nie jeden pochłonie. Jego okolice uchodzą za jedne z najniebezpieczniejszych akwenów na świecie i chyba zasługują na swoją opinię. Jednak mimo to Horn przyciąga i elektryzuje. Jego przejście jest symbolem pokonania potęgi żywiołu, z którym walka człowieka nigdy nie jest równa. Ma w sobie to coś, choć przecież wielu żeglarzy, którzy go opłynęli, nawet tej legendarnej skały nie widziało. Mgły, sztormy, wysokie fale skutecznie utrudniają sesję fotograficzną podczas trawersowania Hornu. To jeszcze odrobina geografii. Przylądek Horn leży na wyspie Hornos w archipelagu Ziemi Ognistej. To terytorium Chile. Stanowi północną granicę cieśniny Drake'a, a południk przez niego przechodzący uznawany jest za granicę między Pacyfikiem i Atlantykiem. Kiedyś, mimo czających się na tych wodach niebezpieczeństw, był to bardzo uczęszczany szlak handlowy, jednak po otwarciu w 1914 roku kanału panamskiego stracił bardzo na znaczeniu. Będzie to historia braci bliźniaków, marzycieli, którzy urodzili się w zdecydowanie nieodpowiednich czasach. Bracia chcieli żeglować długo i daleko. Chcieli dołączyć do grona swych bohaterów z dzieciństwa, o których czytali z wypiekami na twarzach, takich jak Joshua Slocum czy Alain Gerbeau. Ale od początku. Urodzili się w Grodnie 3 listopada 1940 roku, jednak po wojnie wraz z całą rodziną przenieśli się na Mazury. Osiedli w Węgorzewie nad jeziorem Mamry i tam wszystko się zaczęło. Już w szkole podstawowej przystąpili do miejscowego klubu morskiego Ligi Obrony Kraju. Nierzadko zdarzało się, że zamiast na lekcje ich nogi zbaczały do klubu i trafiali na pokład jakiejś klubowej żaglówki. Okoliczne jeziora poznali na wylot, nie miały przed nimi żadnych tajemnic. Żeglarstwo stało się ich pasją, namiętnością, może nawet obsesją. Kiedy nie pływali, zaczytywali się w książkach o wielkich podróżnikach, żeglarzach i odległych krajach. Kiedy skończyli podstawówkę, przenieśli się do Giżycka, gdzie rozpoczęli naukę w technikum rybołówstwa. Jednak mazurskie jeziora nie były dla nich. Marzyli o większej wodzie, na której nie trzeba będzie robić zwrotów co 5 minut, tylko co 5 dni. Postanowili porzucić szkołę i przenieśli się do Gdyni, gdzie udało im się dostać na kurs marynarski. W czasie jego trwania odbyli swoje pierwsze rejsy morskie. Pływali m.in. na Zawiszy Czarnym, Janku Krasickim i Henryku Rutkowskim. Ten ostatni obecnie nosi imię kapitan Głowacki i w chwili, kiedy to nagrywałem, był już po odbudowie i dosłownie kilka dni wcześniej podniesiono na nim ponownie banderę. Na kursie marynarskim bracia uzyskali patenty jachtowych sterników morskich. To jednak było dla nich za mało, chcieli być wolni, a więc postanowili wziąć sprawy we własne ręce. W 1959 roku pojechali do Szczecina. W przystani nad jeziorem Dąbie wypożyczyli 6-metrową mieczową żaglówkę o nazwie Powiew. Na pokładzie był tylko kompas i mapa. Łódka zdecydowanie nie nadawała się do żeglugi morskiej, ale braciom to nie przeszkadzało. Pod pretekstem rejsu do Świnoujścia wypłynęli na Zalew Szczeciński. Po wyjściu ze Świnoujścia obrali kurs na wschód, by zmylić wojska ochrony pogranicza. Do tej pory nie wiadomo, jak im się to udało, ale kiedy się ściemniło, skierowali dziób Powiewa na zachód. Nocą dopadła ich burza, dmuchało 6-7 stopni w skali Buforta, ale bracia się nie poddali. Żeglowali dalej, choć co pół godziny musieli wybierać ze swojej małej jolki 30 wiader wody. Niestety podczas nocnej zawieruchy zamógł im prowiant, więc musieli zawinąć do najbliższego portu. Było to Rene na Bornholmie, a bliźniacy zacumowali w porcie 12 września 1959 roku.
Żeglarze na duńskiej wyspie wzbudzili olbrzymią sensację. Nie dość, że łódka malutka, to jeszcze przetrwała wrześniowy bałtycki sztorm. Kiedy zainteresowały się nimi duńskie władze, bracia wbrew oczekiwaniom nie poprosili o azyl. Powiedzieli, że potrzebują tylko prowiantu i płyną dalej, na drugą stronę Atlantyku. Stamtąd wrócą do Polski. Niestety Duńczycy, widząc ich malutką łupinkę, postanowili odstawić ich do ambasady PRL w Kopenhadze. Stamtąd deportowano ich do kraju, gdzie trafili do aresztu. Postawiono im zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy, sfałszowania dokumentów i porwania łódki. Groziło im 5 lat więzienia, ale o dziwo wstawił się za nimi sekretarz ambasady PRL w Kopenhadze, pisząc o nich tak. Co do braci, podzielam pogląd, że tym chłopcom trzeba pomóc. To są fanatycy morza, którzy na tej skorupie chcieli płynąć przez Atlantyk. Podkreślali wielokrotnie Duńczykom, że nie chcą azylu, a tylko prowiantu na dalszą drogę. Sprawa po 5 miesiącach została umorzona z uwagi na niską szkodliwość społeczną czynu. Kiedy bliźniacy wyszli z aresztu, upomniało się o nich wojsko. Wypełniając obowiązek służby wojskowej, trafili gdzie? No oczywiście do marynarki wojennej, a konkretnie do 9 flotylli obrony wybrzeża na Helu. Uzyskali stopnie jachtowych kapitanów żeglugi bałtyckiej, które po zakończeniu służby bardzo im się przydały, bo otrzymali posady na jachtach Polonia i Wielkopolska. Władza jednak już teraz miała na nich oko. Pilnowano, by nigdy jednocześnie nie wychodzili w morze. Spodziewano się, że może im do głów przyjść ponowna wycieczka do krajów zachodnich. Między innymi z tego powodu odmówiono im możliwości wzięcia udziału w rejsie jachtu Śmiały do Ameryki Południowej. Czym jednak jest nadopiekuńczy ustrój w starciu z marzycielami? Bracia w 1965 roku w wyniku zaplanowanego fortelu trafili do Kopenhagi. Jeden z nich prowadził rejs turystyczny do Danii, drugi prowadził jacht w regatach w okolicy Bornholmu. W pewnym momencie udał chorego i jacht zawinął do stolicy Danii. Tam bracia zeszli z pokładów jachtów, poszli na posterunek policji i poprosili o azyl polityczny. Powiedzieli, że kieruje nimi chęć opłynięcia świata oraz uprawiania wolnej żeglugi. W Danii braciom pomógł duński Czerwony Krzyż, ale wzięli się też do pracy zarobkowej, uznając, że marzenia same się nie spełnią. Pracowali w fabryce bardzo ciężko, po 12 i więcej godzin dziennie. Całe zarobione pieniądze, oczywiście po opłaceniu wynajętego mieszkania i kupieniu jedzenia, odkładali na zakup jakiejś łódki. Jesienią 1966 roku mieli już tyle gotówki, że mogli kupić kadłub małej łodzi. Pracowali nad nim całą zimę i w maju 1967 roku byli gotowi do wypłynięcia. Jachcik ochrzcili imieniem John na cześć zastrzelonego amerykańskiego prezydenta Johna F. Kennedy'ego. W morze wyszli 4 maja. Trasa wiodła z Kopenhagi przez kanał Kiloński na Morze Północne, jednak ich podróż zakończyła się już 10 dni później. Na Morzu Północnym w Johna uderzył tankowiec, który manewrował na tyle niebezpiecznie, że uderzył w rufę Johna. Całkowita wina za kolizję leżała po stronie statku. Braciom udało się jeszcze dotrzeć do Bremerhaven, ale do Danii wrócili już pociągiem. Tam pod skrzydła wzięła ich miejscowa Polonia, która pomogła bliźniakom w uzyskaniu odszkodowania i zorganizowała zbiórkę na dalszą część wyprawy. Dla braci wszystko zaczęło się od początku. Rok później, w maju 1968 roku, bliźniacy ponownie wyszli w morze, jednak już na większym i lepiej wyposażonym Johnie 2. Uznali, że nie ma na co czekać i ruszyli na drugą stronę Atlantyku. Pośpiech się opłacił, bo Wigilię Bożego Narodzenia 1968 roku bliźniacy spędzili już na cumach w Miami na Florydzie. John 2 został najmniejszym polskim jachtem, jaki pokonał Atlantyk. Ich przybycie do Stanów Zjednoczonych odbiło się szerokim echem. Spotkali się z bratem JFK Edwardem Kennedym, zostali zaproszeni do kongresu, gdzie uczestniczyli w powitaniu astronautów z misji Apollo 8, a także złożyli kwiaty na grobie prezydenta Kennedy'ego. John 2 niestety nie nadawał się do dalszej podróży. Łódka trafiła do muzeum w Doylestown, a bracia rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na nowy jacht. Nie szło to jednak tak sprawnie, jak tego oczekiwali, ale los się do nich uśmiechnął. Swoją pomoc zaoferowała ich ciocia mieszkająca w Detroit.
Dzięki niej bliźniacy stali się właścicielami nowej łódki, nowoczesnego jak na tamte czasy Karlskrona Wigena. Wigen. Nazwa ta polskim żeglarzom nie jest obca. Jednak łódka, którą kupili bracia, była trochę inna, ale po kolei. W 1965 roku szwedzki konstruktor Per Brohal zaprojektował bardzo udany mały jacht morski o nazwie Vega 27. Laminatowy słup miał nieco ponad 8 metrów długości i stał się bardzo popularny na Bałtyku i nie tylko. Przez 14 lat produkcji powstało niemal 3,5 tysiąca egzemplarzy Vega 27. Łódka miała dwustopniową nadbudówkę i długi kil ciągnący się przez mniej więcej pół długości jachtu. Na bazie popularności Vega rok po jej premierze ten sam konstruktor zaprojektował mniejszą wersję znaną pod nazwą Vigen 23. Łódka miała bardzo zbliżoną do większej siostry architekturę. Pod dnem znajdował się długi kil z zawieszoną na jego końcu głębinową płetwą sterową obsługiwaną rumplem z kokpitu. Vigen miał 7 metrów 10 cm długości, 2 metry 24 cm szerokości i 1,06 metra zanurzenia, a na aluminiowym maszcie otaklowanym topowo można było podnieść foka i grota o powierzchni 20 metrów kwadratowych. Za stateczność tej małej łódki odpowiadało 500 kg ołowiu zamknięte w długiej płetwie balastowej. Jacht miał 4 koje i toaletę typu morskiego pod koją dziobową. Jako napęd pomocniczy mógł służyć silnik zaburtowy powieszony na pawęży. Łódka pod nazwą Karlskrona Wigen była produkowana w szwedzkiej stoczni Karlskrona Varvet do 1970 roku i powstało 300 egzemplarzy. W 1971 roku za budowę Wigena wzięła się renomowana stocznia Albin Marine i to te łódki są dość dobrze znane przez polskich żeglarzy. Bo trzeba zaznaczyć, że Karlskrona Wigen i Albin Wigen różnią się znacznie. Może na pokładzie trudno to dostrzec, ale sytuacja się zmienia, kiedy zajrzymy pod wodę. Otóż Albin Wigen ma zupełnie inny kil i ster. Jak wieść gminna niesie, nowy, krótki, żeliwny finkil o masie 600 kg jest efektem kiepskiej stateczności pierwszej wersji Karlskrona Wigena. Dlatego stocznia Albin Marine postanowiła poprawić podwodzie i w konsekwencji pojawiła się też nowa płetwa sterowa wsparta na ostrodze. Nieznacznie zwiększyło się zanurzenie do 1 m 11 cm, ale pozostałe wymiary zostały takie same. Oczywiście do Albin Wigena wprowadzono jeszcze trochę poprawek, takich jak powiększenie kokpitu kosztem pozbycia się achterpiku, czy delikatne modyfikacje zabudowy wnętrza. Albin Wigen produkowany był przez 8 lat i w tym czasie bramy stoczni opuściło 1100 jednostek. Jak już wspomniałem, bliźniacy w Stanach Zjednoczonych weszli w posiadanie Karlskrona Wigena. Ochrzcili go imieniem Polonia i 23 kwietnia 1969 roku podnieśli na nim polską banderę. A właściwie to nie polską. Bracia zaprojektowali swoją banderę. Ich biało-czerwona była wzorowana na banderze polskiej marynarki wojennej z wycięciem, orzeł rzecz jasna był w koronie, a po obwodzie bandera miała naszyty niebieski, wąski pasek. Jak jej autorzy twierdzili, była to bandera wolnych polskich żeglarzy. Ta sama bandera była obecna na Johnie, Johnie 2 i musiała znaleźć się także na Polonii. Mała Polonia wyszła z Nowego Jorku 12 lipca 1969 roku. Bracia skierowali dziób nowego jachtu na Wyspy Kanaryjskie, a konkretnie na Las Palmas. Ten atlantycki przelot zajął 32 dni i nie przysporzył im specjalnych problemów. Kolejnym portem miał być Kapsztad w RPA, ale musieli zmienić plany. Bardzo silny sztorm tak sponiewierał Polonię, że zdecydowali się płynąć do brazylijskiego Rio de Janeiro. 2 miesiące remontowali łódkę i przygotowywali się do kolejnego odcinka swojej wokołoziemskiej trasy. Zdecydowali się na zmianę planów. W oczekiwaniu na właściwą porę roku postanowili opłynąć ziemię ognistą, żeglując przez cieśninę Magellana i przylądek Horn, a potem skierować dziób na Afrykę Południową i dalej do Australii. W tym celu ruszyli na południe, gdzie zatrzymali się w Buenos Aires w Argentynie. Będąc już w porcie, dopadli książkę telefoniczną i poszukali polsko brzmiących nazwisk.
Tym sposobem poznali 22-letniego studenta geologii, syna Polaków od lat żyjących w Argentynie. Chłopak długo naciskał na swoich rodziców, by pozwolili mu płynąć z bliźniakami choć kawałek i w końcu ulegli. Student miał zejść na ląd w Punta Arenas i do domu wrócić samolotem. 24 listopada 1969 roku Polonia opuściła gościnną stolicę Argentyny z trzyosobową załogą na pokładzie. Ich następnym portem miał być Puerto Deseado. Po dotarciu na miejsce uzupełnili zapasy, nadali listy do domów i opuścili port 17 grudnia 1969 roku. Kolejny postój zaplanowali w Rio Gallegos. Dystans do pokonania między portami to niecałe 300 mil morskich, w związku z tym spodziewano się ich w Rio Gallegos w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Niestety Polonia nigdy do portu nie dopłynęła. Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania prowadzone przez argentyńską marynarkę wojenną i chilijskie lotnictwo nie przyniosły żadnych rezultatów. Do dziś nie wyjaśniono, co się stało z jachtem i jego załogą, do dziś nie odnaleziono niczego, co w jakikolwiek sposób wyjaśniłoby powody zaginięcia Polonii. Żadnego elementu wyposażenia jachtu, żadnego fragmentu poszycia, po prostu nic. Czy zawiniła niewystarczająca stateczność ich Karlskrona Wigena, która po kilku latach produkcji została naprawiona przez stocznię Albin Marain? Tego się już nigdy nie dowiemy. Wiosną 1970 roku żeglarzy z Polonii oficjalnie uznano za zmarłych. O wyprawie braci marzycieli w PRL-u mówiło się niewiele. O ich rejsie wiedziała głównie rodzina, przyjaciele i znajomi. Pamiętała o nich natomiast argentyńska Polonia. Na pamiątkę ich podróży 18 grudnia 1971 roku w argentyńskim klasztorze Martin Coronado odsłonięto poświęconą im tablicę pamiątkową. O sobie mówili, że są wolnymi polskimi żeglarzami. I tacy też byli. Kapitan Krzysztof Baranowski powiedział o nich tak: siła ich marzeń była większa od rozsądku. I to chyba najlepsza puenta dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia.